Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Rozwiąż nierówność 2x minus 3 razy 3 minus x większe równe od zera. W tego typu zadaniach musimy przyrównać czynniki do zera i obliczyć miejsca zerowe. To do dzieła. Przyrównuję pierwszy nawias do zera, drugi nawias do zera, czyli mamy 2x minus 3 równa się 0, 2x to jest 3. Dzielę przez 2x, to są 3 drugie. I tu obok mamy 3 minus x równa się 0, czyli 3 to jest x, x równa się 3. Mamy dwa miejsca zerowe, 3 drugie oraz 3. Tutaj sobie zaznaczam 3 drugie, tutaj sobie zaznaczam 3. I teraz patrzymy na to, co stoi przy x kwadrat. Zobaczcie, 2x razy minus x. 2x razy minus x daje mi minus 2x kwadrat, czyli współczynnik stojący przy x kwadrat jest ujemny, czyli ramiona idą do dołu. Tak to wygląda. No i pytanie, gdzie funkcja jest większa równa od zera, czyli gdzie leży nad osią x. Tutaj leży nad osią x, czyli w przedziale od 3 drugich do 3, czyli x należy od 3 drugich do 3 i to jest rozwiązanie do naszego zadania. Przedziały są domknięte, ponieważ znak jest większy równy od zera i wtedy kropki też są zamalowane.